Halo, schody. Kochane schody, dziękuję. O Boże, Marta, szybko. Odwiedź mnie znowu. Nie, nigdy. Nie, nie, nie. Nie w tym życiu, Marta. Czwarte piętro. O. De pulso. No mówię, ja wam to podzielę na dwie albo trzy części. Najwyżej. Reparo. Reparo. Dobra, i chodźmy. I gdzie my jesteśmy? Gdzie to jest? Co to jest za miejsce w Hogwarcie? A, to jest gdzieś w okolicy zegara i skrzydła szpitalnego. Cześć, Harry. Podobno znalazłeś miejsce na spotkania GD. Co? To miała być tajemnica. Spokojnie. Powiedział miernik, który wie od Neville'a. No to do zobaczenia. Jak znaleźć ten pokój życzeń? Pójdź na siódme piętro. Pomyśl, że musisz znaleźć pokój, a drzwi same się pojawią. Dobrze. Nie wiem, czy Terry i Antony wiedzą. Powiesz im? Terry i Antony, a to był Mike, czy jak mu tam? Nie? Tam był wtedy Mike. Dobra. Zobaczmy, kto jest teraz najbliżej. Colin tutaj najbliżej, ale to muszę iść, kurde, naokoło. To nie. Nie, nie, nie. Flitwick, nie. Freddy George, nie. Ginny jest w pokoju życzeń. Hannah Abbott jest na tym, na pierwszym piętrze. A ktoś bliżej? Tu Michael jest. I Terry Boot. Też jest blisko. To może chodźmy do Terego, bo mamy blisko. Potem zahaczmy o Hannę Abbott, która jest... Czekaj. Chwila. Bo wyczytałem ostatnio na Wikipedii, że właśnie chyba z Hanną Abbott się Neville ożenił. Na matematykę. Jest Terry. Powiedzmy mu o spotkaniu. Nareszcie ktoś wziął się za odpytywanie nauczycieli. Niektórzy z nich są kompletnie bezużyteczni. Wystarczy wymienić McGonagall. Proszę się od nich odwalić. Podobno znalazłeś miejsce na spotkania GD. Czy wszyscy już wiedzą, gdzie się spotykamy? Naprawdę zabiłeś bazyliszka mieczem od Dumbledora? Mieliśmy się uczyć zaklęć. No dobrze. Nie wiem, czy Michael i Antony wiedzą, gdzie jest spotkanie. Lepiej im powiedz. No, Michael on miał, a nie Mike. Przepraszam. Mój błąd. No dobrze, to... Kogo my możemy tutaj teraz znaleźć? Kto jest najbliżej? Chatka Hagrida. To jest chatka Hagrida. A przy chatce Hagrida mamy... Kogo my mamy właściwie przy chatce Hagrida? Lunę. No to chodźmy o Lunę zahaczyć. Skoro już jesteśmy tutaj w pobliżu właśnie chatki Hagrida. Tam potem w sobierni będzie bodajże Cho Chang. To tam też o nią zaraz zahaczymy. Ale wpierw zobaczmy, co u Luny. Bo no będziemy musieli się wracać do Hogwartu, a mi się nie chce w sumie. Przecież była krótsza droga do chatki Hagrida. Ale okłamali nas tutaj. To tak nieładnie. Hurma! No, jest chatka Hagrida. I gdzie jest Luna Lovegood? Pomyluna tak zwana.
Chyba tu musimy iść, nie? Tak. Cześć, Luna. Halo, Luna. Luna, Luna. Pomy, Luna. Na co gadasz, Luna? Na te strale, mój drogi. Na te strale, które są niewidoczne dla osób, które nie widziały, jak ktoś umiera. Cześć, Ron. Przyszedłeś nakarmić te strale? Jakie te strale? Tam. Luna, znaleźliśmy miejsce na spotkania grupy GD. Muszę najpierw nakarmić Rebaka. Trochę się boi. Chyba nie zejdzie, jeśli dorosłe tam zostaną. No to dajmy im jeść. Musimy umieścić jedzenie jak najwyżej. Wcale nie zwariowałeś. Jesteś tak samo normalny jak ja. Tak, tak, tak. Wingardium Leviosa! Może pomóc? Teraz podnieś jedzenie. Luna! Proszę się tutaj nie wymądrzać. Bo sama byś tego dobrze nie zrobiła pewno. Jeśli położymy mięso na kuchni, pewno zejdzie. Ojej! Halo, szybko! No, mięso mnie walnęło, halo! Co to ma być? Właśnie tak, jesteś prawie na górze. Wingardium Leviosa! Pomóc ci? Nie trzeba. Dam sobie radę. Chyba za wysoko. Ron dostał po bani. Właśnie tak, jesteś prawie. Super. Jeszcze troszeczkę. Ale zrypałem. Teraz podnieś jedzenie. Patrzcie, gdzie to wylądowało. Ja co kurde jestem myślący, nie? Jeśli położymy mięso na kurze, na pewno zjadł. Może pomóc? No, szybko łap to, Harry! Jezu, to jest trudne. Super, Hermiona, naprawdę. Wszystko przez ciebie, zrypałaś. Gdzie mam to dać? Może pomóc? O! Zlatują, faktycznie.
Fajnie. Fajowo. Możesz już teraz przyjść na spotkanie GD? Możemy ćwiczyć co chcesz. Kuszące. To wariatka. Naprawdę jest nam potrzebna. Ron, nie marudź. Jest nam potrzebna. Harry ją lubi. Dobra. Kto jest teraz najbliżej? Tam siostry Pattinson. Przypadkiem Ernie Macmillan nie powinien być w bibliotece. Od razu potem po drodze pójdziemy do Cho, żeby zrobić dla niej zadanie. Harry, co ty zrobiłeś? Coś ty zrobił, Harry. Dobra, i gdzie jest ten Ernie Macmillan, co? Kajonie! Jest Ernie. Jeszcze mu nie mówiliśmy o spotkaniu GD. On ty by bardziej się nadawał do Slytherinu, a nie do... Hufflepuffu. Hej, Ernie. Znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD. Teraz nie dam rady przyjść. A to Ernie, dobra! A wy już to jest Ernie. Którą? Mamy przynieść składniki na jutrzejsze zajęcia. Naprawdę jeszcze ich nie masz, Harry? A niby kiedy miałem je znaleźć? Mam resztę prac domowych, szlaban u Umbridge i uczę was obrony przed czarną magią. Ty znajdź 5 ciemierników i korzeń mandragory, a ja znajdę dla ciebie resztę składników. Gdzie niby mam je znaleźć? Cóż, profesor Sprout hoduje mandragory. Ciemierniki rosną na błoniach wokół zamku. Trzeba po prostu poszukać. Czy ona wie wszystko? Dobra! Mi się pomyliło z Zachariaszem, przepraszam. Mój błąd, przepraszam. Bo Zachariasz był taki bardzo... Znajdziesz te ciemierniki, Harry? Jakby to powiedzieć, no. Potrzeba nam jeszcze czterech. Żądał od każdego czegoś i w ogóle, no. O Ron, to dlaczego był pomarańczowy? Tam, Goylowi wypaliło... To dobrze, że nie temu. Simusowi. Dobra, a my po drodze pójdziemy do Cho Chang. Znajdziesz te ciemierniki, Harry? Super, Harry. Potrzebne nam jeszcze dwa. My z Harrym co prawda nie chodzimy na numerologię, ale do 5 potrafimy liczyć. Może poszukajmy tutaj. Jak to się mówi, jak to Multi napisał, zaśpiewał, zmatły słowa, ale liczy kwit. Mamy już ciemierniki, teraz potrzebna jest mandragora. Czy Snape nie mógłby zadać czegoś łatwiejszego? Trzeba będzie pójść do cieplarni pani Sprout. Dobra, to zaraz. Zaraz pójdziemy do tej cieplarni, ale... Cho, właśnie, Cho Chang. Oj, to będzie długa robota, uwierzcie mi. Już mam 35 minut nabite. Masakra. Ja już dzisiaj nic nie nagrywam oprócz tego, a na pewno będzie to podzielone na 3 części. Nie liczcie na to, że będzie to w przyszłości... Że to w przyszłości będzie... O Boże. Masakra. Następny odcinek nie będzie aż taki długi. Cześć, Harry. A następny odcinek będzie za 3-4 tygodnie. Ron, lepiej nie... Filcz jest... Ron, och, na... O, cześć, Harry. Co słychać? W porządku. Macie już obrońcę? Tak, Rona Wesleya. Tego tajfunów. Tak. Wysyłasz paczkę? Tak. Prezent dla mamy. Ale zapomniałam o adresie, a sowa usiadła na górze i nie chce zejść. Pomogę ci. O, bardzo śmieszne. Czyżby to prezent na walentynki po serduszko? Akurat to we walentynki nagrywam, więc... Spoko. A?
Nie pożygaj się, Harry. Uważaj. Spokojnie, Harry Potter jest taki hardcore, że on nie musi uważać. Chodź tu. Bardzo śmieszne, Cho. Taka miłosna muzyczka. Uwaga, Harry. Świetnie. Dzięki za pomoc. Uważaj. Spokojnie, Cho. Harry nad wszystkim panuje. A raczej ja, siedzący za sterami komputera i tutaj Harry'ego Pottera kieruję. No. Ehehehehe. Dzięki. Jeszcze trochę, Harry. Oj, bardzo śmieszne, pokasowe. 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 Reparo! Rzućmy reparo na tę półkę. Chyba nie sfrunie, co? No nie, raczej nie. No ale co, posunęłabyś się ładnie. Ja bym tę półkę naprawił. Posunęła. Dzięki. Ty głupia sowo! Głupia szloro! Dobra, tutaj już ją złapiemy, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. Wingardium Leviosa! Dobra, tam. Srać. No wracaj, no! Ja od razu wszystko naprawię. Ohoho. FPS-y mi spadły, to źle. To świadczy o tym, że ja za długo nagrywam. Mam nadzieję, że mi się tak szybko miejsce na dysku nie skończy. O, wróciło z powrotem do normy, więc spoko. Proszę zejść. Dzięki za pomoc. Co? Proszę, nie przeszkadzaj tutaj wielkiemu, wybitnemu czarodziejowi, jakim jest Harry Potter. Staram się pomóc. Jeszcze trochę, Harry. Ta muzyczka, kurde. Ona jest taka... Lowe. Dobra, Sówko, dawaj mi to. Dzięki, Harry. Miło z twojej strony. Nie ma sprawy. Lubię z tobą spędzać czas, Harry. Dzięki. To znaczy, ja też. Zastanawiałem się, czy... To znaczy, że chcesz... żeby przyprowadzić Mariettę na spotkanie? Jest w pokoju życzeń. O, tak. Dobrze. Super. A, zawahał się. Ja wiem, co on chciał. Jak poszło? Co jak poszło? Dobra. Ja wiem, o co Harry się chciał czos pytać. Ha. Ale nie ma tak dobrze. Gdzieś cieplarnia? Tu Ernie Macmillan. A cieplarnia jest... O Boż. No dobra, no raz się żyje. Wykonajmy jedno zadanie. Chociaż Michaela może po drodze znajdźmy. Ernie Macmillan, Michael Corner. O, i Hannę możemy też od razu znaleźć. Jak wejdziemy do zamku, to może do Hanny potem, a potem do Michaela. Przepraszam bardzo. Zachariasz chyba też był tutaj gdzieś w pobliżu, z tego co pamiętam.
Ale to dopiero jak będziemy gdzieś w pobliżu biblioteki i potem się przenieść gdzieś właśnie w okolice chatki Hagrida. No. Kryty most. Ach, ten mościk, który został wysadzony w siódmej części. Pamiętacie? Pewno nie. O, też kto oglądał film i jest tego zagorzałym fanem Harry'ego Pottera, no to wie. Gówno prawda, nie znosz się. Co ty nie powiesz? No, halo. Kolego. Harry Potterze, proszę mi tutaj nie przeszkadzać. Miło mi. Kurde, to sterowanie jest tak głupie. A tu laska z eksplodującym durniem, czy tam pasjansem. Nieważne. Akurat dywanu nie chciałem, tylko to. No, Harry! Dobra, jest. Nie chce mi się już tego zapalać. No, raczej nikogo tu nie znajdę, chodźmy. Muszę odpisać mamie. Dostałam list. Fajnie, że dostałaś list. Coś takiego. Czyżby to Harry Potter?